Zbiorem wszystkich rozwiązań nierówności jest przedział. No i oczywiście musimy to sobie policzyć. Tutaj mamy przez 2, nie będziemy się mordować, weźmiemy sobie, wymnożymy to sobie przez 2. I wtedy ta dwójka z tą dwójką się skracają i mamy 2 minus x. A jak wymnażamy, no to oczywiście każdy składnik, tak? Ułamek wymnożyliśmy razy 2, zostaje to, co było w liczniku. Z tego robi się minus 4x, a z tego 2. X zostają na tej stronie, oba są ujemne, czyli będziemy mieć minus 5x, znaczek 2 i do tego zmieniamy znak na przeciwny. Minus 2. Jest 0. Dzielimy na liczbę przy niewiadomej. A jak dzielimy znak nierówności przez liczbę ujemną, to nasz znak się zmienia. I mamy 0. Czyli x ma być mniejszy od 0, bo otwarty dziobek jest w kierunku 0, czyli 0 jest większe. No to x musi być mniejszy. Jest tutaj również ta kreseczka, czyli będzie to przy tym zerze nawias domknięty, czyli ten ostry. X miał być mniejszy, zatem mamy odpowiedź B.